Posso dizer que sinto alegria no meu coração. Por motivo da palavra que tenho para transmitir-vos hoje. E esta palavra está relacionada com algum acontecimento. To wydarzenie miało miejsce w tym zborze dwa tygodnie temu. I esse acontecimento teve lugar nesta igreja. I kto pamięta, co się wydarzyło dwa tygodnie temu w tym kościele? I quem se lembra o que aconteceu aqui na congregação? Wszyscy pamiętacie? Mieliśmy chrzest. Poproszę, żeby te osoby, które się chrzciły, powstały. Tivemos o batismo e peço para as pessoas... Ganhe za klaskanie dla niewierzenia. To słowo, które dzisiaj, o którym dzisiaj będę mówił, jest przede wszystkim skierowane do was. Estas palavras que vou dizer hoje é dirigido principalmente para vocês. Ale wierzę, że ono jest również skierowane do nas wszystkich. Mas eu também acredito que estas palavras são também direcionadas para todos nós. Czym jest chrzest? O que é o batismo? To jest jakaś forma wyrażenia wiary. Uma forma de nós podermos mostrar a nossa fé. To jest taki moment, kiedy nasza wiara dojrzewa. É um momento em que a nossa fé cresce, amadurece. Do tego, żeby wyrazić ją poprzez czyn. I para que possamos então realizá-la através de uma ação. Więc to jest pewien proces. Então, este é um processo. Do którego wszyscy dochodzimy. E é um processo em que todos vamos. Jest to robione przed ludźmi. E isto é feito diante das pessoas. Którzy są świadkami. Que são testemunhas. I zauważmy, że w momencie, gdy zanurzamy osobę. E vamos ver que a partir do momento em que inclinamos a pessoa para a água. Zawsze się pytamy daną osobę. Sempre perguntamos a esta pessoa. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Creis em Jesus Cristo? I ta formułka może być różna. Esta fórmula pode ser diferente. Ale jest to przede wszystkim wyznanie wiary. Mas é sobretudo uma maneira de dar a conhecer a sua fé. Wyznanie wiary przed ludźmi. Dar a conhecer a sua fé diante das pessoas. Czyli przed siłami niebieskimi. Diante das forças espirituais. W tym sensie chrzest przypomina zaślubiny. Neste sentido, o batismo faz lembrar o casamento. To tak naprawdę dwoje ludzi może się umówić. Chcę być twoją żoną, chcę być twoim mężem. Porque de verdade duas pessoas podem combinar-se e dizer quero ser o teu esposo, quero ser a tua esposa. I tak samo ja mogę zadeklarować w moim sercu. Chcę wierzyć w Jezusa Chrystusa. I também eu posso declarar no meu coração quero crer em Jesus Cristo. Ale dopiero od momentu, kiedy jest uroczystość. Mas a partir deste momento, quando vamos a esta cerimônia. I dwoje ludzi przy świadkach. E duas pessoas diante dos testemunhos. Deklaruje, że chcą być mężem i żoną. Declaram que querem ser marido e mulher. Dopiero od tej pory uważamy ich za małżeństwo. E a partir deste momento, então consideramos como casais. W tym sensie chrzest. E neste sentido, o batismo. Jest wejściem w dojrzalsze życie chrześcijańskie. É a entrada para a vida cristã já amadurecida. Z tego powodu będziemy dzisiaj często używać porównań do małżeństwa. I por este motivo vamos, durante a pregação, usar esta comparação do marido e mulher sobre o casamento. I będziemy stosować pewne porównania. E vamos então usar algumas comparações. A takie jest słowo, które Bóg dziś kieruje do tych osób, które się odkryły. I esta palavra que Deus dirige para estas pessoas que foram batizadas. Ale wierzę również, że to słowo jest także słowem dla nas. I também acredito que também são palavras dirigidas para toda a congregação. Którzy żeśmy się już ochrzcili. Que já fomos batizados. Jako przypomnienie. Como lembrança. A także jest zachętą. I também é encorajamento. Dla tych, którzy się jeszcze nie ochrzcili. Para aqueles que ainda não foram batizados. Aby
Jeśli mają, żeby mieli chęć do tego, żeby pobiec w ręce Jezusa Chrystusa, żeby się ochrzcić, żeby pójść w tym kierunku. Para que possam ter este encorajamento para poderem vir aos pés de Jesus e poderem ser batizados. Ale zanim to słowo przeczytam, jeszcze jedna uwaga. I antes de lermos esta palavra, mais uma chamada de atenção. Wierzę w to. Acredito nisso. Że Bóg jest Bogiem żywym. Que Deus é Deus vivo. A to oznacza, że jest dialog. I isso significa que há diálogo. Pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Entre o homem ou a mulher e Deus. I ten dialog zawiera w sobie zarówno słowo, jak i czyny. I este diálogo também é como está relacionado com ações, mas também teoria. Zanim się ochrzciliście, coś się musiało dziać. Antes de serem batizados, alguma coisa aconteceu. Jakaś relacja z Bogiem już była nawiązana i w jakiś sposób Bóg do was przemówił, żeby się ochrzcić. Alguma relação já com Bogu, com Deus já foi entrelaçada e então isso fez com que pudessem ser batizados. A więc możemy powiedzieć, że z jednej strony Bóg przemówił do was, żeby się ochrzcić. Então podemos dizer em certo sentido que Deus falou para vocês e então vocês responderam a esta chamada. Nie wchodząc w szczegóły, nie mówimy, w jaki sposób Bóg to zrobił. Então não vamos entrar em detalhes e não vamos dizer como foi feito isso. I wy odpowiedzieliście na to i się ochrzciliście, zrobiliście coś. E vocês responderam neste chamado e foram batizados. A więc zrobiliście jakiś krok. Então, foi passo que deram. I dziś Bóg na ten krok wam odpowiada. E Deus, neste dia, também responde a este passo que vocês deram. Widzimy więc, że jest to część dialogu. Então, podemos ver que é parte do diálogo. Między człowiekiem a Bogiem. Faz parte do diálogo entre Deus e o homem ou a mulher. A teraz zachęcam nas wszystkich, abyśmy otworzyli Słowo Boże. E agora encorajo-vos a todos vós para abrirem a palavra do Senhor. Otwórzmy w pieśni nad pieśniami. Abram os cantares de Salomão. I będziemy czytać 4 rozdział od 1 do 7 wersetu. E vamos ler o capítulo 4, começando de 1 até 7. O jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko. O jakże jesteś piękna. Twoje oczy są jak oczy gołębic spoza twojej zasłony. Twoje włosy jak stado kóz, które schodzi z gór Gileadu. Eś formosa, amiga minha. Eś formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. E o teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Twoje zęby są jak stado owiec strzyżonych, które wyszły z kąpieli. Wszystkie one mają bliźnięta, nie ma między nimi niepłodnej. Teus dentes są como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Twoje wargi są jak wstążka karmazynowa, twoja mowa pełna wdzięku, twoje skronie są jak rozkrojone jabłko granatu spoza twojej zasłony. Os teus lábios są como fio de escarlate, e o teu falar é doce, a tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. Twoja szyja jest jak wieża Dawidowa, zbudowana na zbrojownię. Tysiąc tarcz wisi na niej, a wszystkie to puklerze bohaterów. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. Mil escudos pendem dela, todos broqueis de valorosos. Dwoje twoich piersi jest jak dwoje sarniąt, bliźniąt gazeli, pasących się między liliami. Os teus dois peitos são como dois filhos gêmeos da gazela que se apaixentam entre os lírios. Zanim chłód wieczorny zawieje i pierzchnie cienie, pierzchną cienie, pójdę na górę Mirry i na wzgórze Kadzidła. Antes que refresque o dia
e calam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadnej nie ma na tobie skazy. Tu és boa, toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Palavra do Senhor. Słuchajcie, cała pieśń nad pieśniami mówi o miłości. O livro de Cantares de Salomão fala tudo sobre amor. Mówi o miłości oblubieńca do oblubienicy. Fala do amor entre o noivo e a noiva. Określilibyśmy ją mianem trochę szalonej pierwszej miłości. Podríamos dizer que é amor louco. Która jest gorąca. Amor louco que é quente. Kiedy byśmy się zastanowili nad tym, to ona jest w zasadzie nawet nierozsądna. Se tivermos que refletir nisso, vamos pensar que não é muito boa para nós. Możemy powiedzieć, że oblubieniec nie widzi życia poza swoją oblubienicą i nawzajem. Oblubienica bardzo kocha swojego oblubieńca. Podíamos dizer que o noivo não vê vida para além da sua noiva. E o mesmo a noiva não vê vida para além do seu noivo. Jeśli przeczytamy jeszcze jeden werset w Pieśni nad Pieśniami 8:6. Se podemos ler mais um versículo nos Cantares de Salomão 8 e o versículo 6. Czytamy tam coś takiego. Lemos assim. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu, albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o silo. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. To jest ta pierwsza miłość, gorąca miłość, która... Este é o primeiro amor, o grande amor quente, która jest tak mocna jak śmierć. Que é tão forte como a morte. Tak mocna, że oblubieniec gotów jest oddać życie za oblubienicę. Tão forte que o noivo está preparado para dar a sua vida pela noiva. I tak też się stało. Jezus Chrystus oddał swoje życie za oblubienicę. E assim aconteceu. Jesus Cristo deu a sua vida pela sua noiva. I kiedy się zastanawiamy nad tą miłością, ona jest wręcz nierozsądna. E quando refletimos sobre este amor, parece-nos não muito bom. Kiedy przygotowywałem się do tego kazania, e quando estávamos preparando para esta mensagem, sięgnąłem między innymi do pewnej książki. Então fui verificar em algum livro. Dla małżeństw. Sobre o casamento, sobre o casal. I ta książka ma tytuł Pięć Języków Miłości. I este livro tem como título Cinco Línguas do Amor. I we wstępie do tej książki jest napisana taka treść. I na introdução deste livro está escrito esta canção. Po pewnym czasie w każdym małżeństwie ten okres zauroczenia przechodzi. Depois de algum tempo, este tempo de paixão no casal acaba. Ale kiedy czytam ten fragment, mas quando leio este fragmento da Bíblia, to widzę, że Bóg składa deklarację, że jego miłość ciągle jest gorąca. Vejo que Deus declara para o homem, para a mulher, que o seu amor é eterno. Jego miłość do Kościoła nie ustaje. O seu amor pela igreja não termina. Ona ciągle jest tą pierwszą miłością. Este amor é sempre o primeiro amor. I Bóg często wzywa też nas, jako Kościół. I Deus sempre chama a nós, também como igreja, abyśmy i my odwdzięczali tą miłość. Para que nós possamos agradecer-lhe também com este amor. Jak otworzymy w objawieniu świętego Jana w 2 rozdziale, w 4 wersecie, to czytamy: wróć do pierwszej miłości. I quando abrimos no Apocalipse 2,
versículo 4, vemos estas palavras: volte para o primeiro amor. Czyli wróć do tej miłości, o której jest mowa tutaj w pieśni nad pieśniami. Que quer dizer que volta para este amor que tem relação aqui nos cantares de Salomão. A wiecie dlaczego Bóg do tego nas wzywa? I sabem porque Deus nos chama para isso? Ponieważ Jego miłość właśnie taka jest. Porque o seu amor é assim. Więc to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym dzisiaj powiedzieć. Esta é a primeira coisa que queria falar para vocês. Cała pieśń nad pieśniami jest pewną deklaracją z Bożej strony. Todo este livro de Cantares de Salomão é uma declaração do amor de Deus para com o homem e a mulher. Mam pytanie do mężów, którzy tutaj siedzą. Tenho pergunta para os esposos que aqui estão sentados. Czy wasze żony często chcą, abyście mówiły im, że je kochacie? Será que as vossas mulheres perguntam assim ou falam que querem que vocês digam sempre que amam elas? Sim. Moja żona czasami mi zarzuca, że ja za rzadko jej to mówię. A minha esposa às vezes acusa-me que eu raramente falo isso a ela. Słuchajcie, ten fragment jest Bożą deklaracją. Ouçam. Este fragmento da Bíblia é a declaração de Deus. Jest deklaracją dla tych wszystkich, dla tych trzech osób, które się ochrzciły. É a declaração também para essas três pessoas que foram batizadas. Kocham was. Amo vos. Jest też dla nas przypomnieniem, tak, dla tych, którzy się ochrzciliśmy. Vocês são para nós lembrança. Kocham was. Amo vos. Jest też zachętą dla tych, którzy być może oczekują i zastanawiają się nad tym. Também vocês são encorajamento para as pessoas que estão a refletir, batizar-se ou não. Pośpieszcie się, aby dołączyć do reszty. Apressam-se para juntarem-se ao resto das pessoas que são batizadas já. Przyznam się wam szczerze, że kiedy pierwszy raz czytałem pieśń nad pieśniami, eu quero dizer-vos sinceramente que a primeira vez que li este livro de Cantares de Salomão, byłem czasami trochę zgorszony. Estava assim um pouco escandalizado. Ponieważ tu jest można powiedzieć, że ta księga, posso dizer que este livro, ona jest mocno seksualna. Tu jest sporo takich... assim muito forte, sexualmente. Nasycona, powiedzielibyśmy, erotyką. Como se tivesse grande parte de erótica aqui. Nawet znam takich nauczycieli, którzy mówią, że jest to w pewnym sensie poradnik erotyczny też. Também conheço alguns ensinadores da palavra que dizem que como se fosse um livro de ensinamento de erotismo. Ale Biblia jest dla ludzi, dla małżeństw. Mas também a Bíblia é para as pessoas, para os casais. Więc trudno byłoby, gdyby czegoś takiego w Piśmie Świętym nie było. Então seria difícil que alguma coisa como esta não estaria na Bíblia Sagrada. Nie dziwimy się więc temu. Então não nos admiremos. A ja też zachęcam wszystkie małżeństwa, żeby usiadły kiedyś i przeczytały tę księgę razem. I eu também encorajo todos os casais para que sentem e possam ler este livro de Cantares de Salomão juntos. Można by wręcz zaryzykować, że niektóre fragmenty są jak poradnik seksualny. Podíamos também correr o risco de dizer que alguns fragmentos aqui são como aconselhamento sexual. Ale dziś chcemy się skupić na czymś troszeczkę innym. Mas hoje queremos também nos concentrar em outra coisa. Tą część seksualną odłóżmy. Esta parte sexual vamos deixar de lado. A zajmiemy się czymś innym. I vamos nos concentrar em outra coisa. Niemniej, jeśli weźmiemy i wrócimy do pewnego fragmentu, który już czytaliśmy. Mas também se voltarmos para fragmentu, que já lemos. Na przykład fragment Pieśń nad Pieśniami, 4 rozdział, 5 werset. Por exemplo, Cantares de Salomão 4 i versículo 5. Dwoje twoich piersi jest jak dwoje sarniot, bliźniąt gazeli, pasących się między liliami. Os teus dois peitos são como dois filhos gêmeos da gazela,
que se apaixentam entre os lírios. Tego typu porównania może powiedzieć tylko oblubieniec do oblubienicy. Este tipo de comparação só pode dizer o noivo para a noiva. Ale świadczy on o pewnej intymności. Mas também está aqui a consideração de uma certa intimidade. O pewnej intymności, która istnieje między małżonkiem a małżonką. Esta certa intimidade que está relacionada com o marido e o esposo e a esposa. O pewnej bliskiej relacji. Esta aproximação muito grande. O relacji opartej o zaufanie. Esta relação que está relacionada com a confiança. Relacji opartej na wzajemnej ufności. Esta relação que está apoiada também confiança. Ponieważ małżonek i małżonka dzielą razem swoje życie. Porque também o esposo e a esposa dividem juntos as suas vidas. A to oznacza, że mówią sobie nawzajem to, co myślą. O que significa que falam entre si o que pensam. Ja wierzę, że pieśń nad pieśniami eu acredito que o Cantares de Salomão jest taką zachętą dzisiaj dla nas. É um encorajamento para nós hoje. Aby wejść w taką relację. Para que possamos entrar nesta relação. W taką relację, na przykład, jak miał Abraham. Esta relação que teve também Abraão. Otwórzmy sobie Pismo Święte w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Abrimos então a palavra do Senhor em Gênesis. Rozdział 18. O capítulo 18. Tak, od wersetu 16. I a partir do versículo 16. Potem, nie wiem, czy pamiętacie ten fragment. To jest moment, kiedy... Não sei se lembram deste fragmento. Kiedy Abrahama odwiedza trzech mężów. É o momento em Abraão é visitado três homens. Abraham ich przyjmuje. Abraão recebe eles. Jedzą wspólnie posiłek. Comem a refeição juntos. A następnie odchodzą i odchodząc Abraham odprowadza ich. I depois se vão e ao irem Abraão acompanha eles. Te trzy osoby reprezentują Boga. Estas três pessoas está a simbolizar Deus. I czytamy tak. I lemos assim. Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? E disse o Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que faço? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród. I przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. A następnie jest dialog między Abrahamem a tymi mężami. I depois, assim, está o diálogo entre Abraão e estes três homens. I dotyczy zniszczenia Sodomy. I está relacionado com a destruição de Sodoma. Ale kluczowym jest wers 17. I a chave de tudo isso é o versículo 17. Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? I disse o Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que faço?
To jest relacja oparta o wzajemne zaufanie. Esta é a relação que está apoiada numa grande confiança. Kiedy mąż dzieli się ze swoją żoną pewnymi przemyśleniami. Quando o esposo divide com a sua esposa alguma reflexão. Kiedy żona dzieli się ze swoim mężem tym, o czym myśli, tym, co przeżywa. Quando a esposa divide com seu esposo aquilo que sente, aquilo que está vivendo. To jest relacja oparta o głębokie wzajemne zaufanie. Esta é a relação que está apoiada numa profunda relação. I możemy powiedzieć, przecież Bóg wie, co przeżywamy. I podemos dizer, afinal de contas, Deus sabe o que estamos vivendo. Ale Bóg chce, żebyśmy do Niego wołali. Mas Deus quer que nós clamemos a Ele. Jeśli nie wiesz, jak się modlić, se não sabes como orar, czytaj psalmy Dawida. Então, podes ler os salmos de Davi. On wylewał swoje serce przed Bogiem. Derramou o seu coração para o Senhor. Opowiadał Bogu, co się w jego życiu dzieje, chociaż Bóg i tak to wszystko wiedział. Contou ao Senhor, a Deus, tudo o que passa na sua vida. Mówił, co dzieje się w jego sercu. Falou o que está acontecendo com o seu coração. A ja wierzę, że Bóg odpowiadał na jego modlitwy. E eu acredito que Deus respondeu à sua oração. Bo czytam o tym w Piśmie Świętym. Porque leio nisso na palavra do Senhor. A więc między nimi dwojga był dialog. Então, entre eles dois havia diálogo. David ufał Bogu. David confiou em Deus. Wylewał przed nim swoje serce. Derramou seu coração para Deus. Że Bóg dziś zachęca nas dzisiaj. E eu acredito que Deus hoje encoraja-nos poprzez słowa pieśni nad pieśniami. Por estas palavras que encontramos no livro de Cantares de Salomão. To jest zachęta, by wejść właśnie w taką relację. Este é um grande encorajamento para que entrem nesta relação. Zauważcie, że chrząc się podem ver que batizando-se wielokrotnie narażamy się na pewne rzeczy. Muitas vezes somos tomados por muitas coisas. Możemy ponieść czasami poważne konsekwencje. Podemos ter várias consequências. Są kraje, gdzie ludzie, którzy się chrzczą, robią to w tajemnicy przed władzami, bo grozi im kara śmierci za to. Są países que as pessoas que se batizam, batizam-se em secreto, porque isso pode provocar para eles pena de morte. Na pewno chrzcząc się, narażamy się na pośmiewisko. I também nós, ao batizarmos-nos, podemos também sermos gozados por outras pessoas. Zauważcie więc chrzest. I podem ver que o batismo jest w pewnym sensie właśnie takim dialogiem z Bogiem, z naszej strony. Em certo sentido, este diálogo entre o homem e Deus. Ufamy Bogu, chrzcząc się. Confiamos em Deus quando nos batizamos. Wyrażamy w ten sposób naszą miłość do Niego. Podemos afirmar este amor para com Deus. Jesteśmy jak ta oblubienica, która mówi. Este ato da noiva para com o noivo. Nie obchodzi mnie, co powiedzą o mnie moi sąsiedzi. Não tenho em conta o que vão falar os meus vizinhos. Nie obchodzi mnie to, co powiedzą moi znajomi. Não tenho em conta o que vão dizer os meus conhecidos. Nie obchodzi mnie, czy ktoś się będzie ze mnie śmiał. Não tenho em conta se vão rir de mim. Chcę się ochrzcić, by wyrazić moją wiarę w Jezusa Chrystusa. Quero batizar-me para poder afirmar esta minha fé em Jesus Cristo. Niektóre osoby płacą dużą cenę za chrzest. E muitas pessoas pagam grande preço por este motivo. Znam osobę, która była pobita przez rodziców. Conheço pessoa que foi batida pelos seus pais. Znam świadectwo, które słyszałem o osobie, która w Rosji się chrzciła w czasie mrozów. Tenho também testemunho de pessoa que na Rússia foi batizada no tempo que havia muito frio. I to było przy moście. E isso foi diante da ponte. Chrzciła się w rzece. Isto foi batizada no rio. Wyrąbano dla niej przeręble, żeby ją zanurzyć.
cavaram um buraco para poder ser batizado ali. I zebrała się grupka ludzi na moście. I então reuniram-se um grupo de pessoas lá na ponte. I zaczęli obserwować, co tam się dzieje. I começaram a observar o que se passa ali. I wielu się śmiało z tej osoby, która się chrzciła, z tej kobiety. I muitas pessoas riram-se daquela mulher que estava a ser batizada. A ona wyszła i powiedziała do nich. Wyszła z wody i powiedziała do nich. I ela saiu da água e disse para eles. Lepiej dla mnie spędzić tych parę chwil w tej mrożonej wodzie. É melhor para mim passar este pouco de tempo nesta água muito resfriada, niż dla was spędzić wieczność w piekle. Que passar a vida eterna no inferno. Także wiele osób płaci cenę za chrzest. E então podem ver que muitas pessoas pagam um grande preço pelo batismo. I to był wyraz waszej miłości do Boga. E esta é a afirmação nossa para com Deus. A teraz Bóg, afirmação do nosso amor para com Deus. Dzisiaj Bóg poprzez słowo, które mówimy, wyraża swoją miłość do was. E hoje, através da palavra, Deus está mostrando seu amor para com a congregação. I mówi, jesteś moją ulubienicą. E fala, eis a minha noiva. Ale to nie jest wszystko. E isso não é tudo. Oprócz zachęty do intymnej relacji. Além deste encorajamento para uma relação íntima, jest też zachęta do tego, żeby spędzać czas razem i wspólnie coś robić. É também um encorajamento para passar o tempo e aquilo que fazes com Deus. Bo to jest normalna rzecz wśród osób, które są w sobie zakochane. Isto é uma coisa normal entre as pessoas que estão apaixonadas. Otwórzmy pieśń nad pieśniami w pierwszym rozdziale. Vamos abrir mais uma vez Cantares de Salomão no primeiro capítulo. I przeczytajmy od pierwszego wersetu do czwartego. E vamos ler a partir do primeiro versículo até 4. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, twoja miłość jest słodsza niż wino. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Wyborna jest wonność twoich olejków. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują cię dziewczęta. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como ungüento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić tobą. Upajać się twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie cię miłują. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos do teu amor. Nos lembraremos mais do que do vinho. Os retos te amam. Szczególnie te słowa. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Especialmente estas palavras. Corremos após ti. To jest zachęta, to jest zaproszenie. Este é um encorajamento, este é um convite. Aby działać razem. Para que possamos fazer as coisas juntos. Ja osobiście interpretuję to jako zachętę do współdziałania z Bogiem. Eu pessoalmente interpreto isso como uma relação com Deus. Wasz chrzest jest przykładem współdziałania z Bogiem. O vosso batismo é um grande exemplo deste estreito relacionamento com Deus. Kiedy czasami usługujemy, czujemy, że współdziałamy z Duchem Świętym. Quando às vezes também estamos aqui dando a palavra do Senhor, também estamos com o Espírito Santo relacionado. Pamiętam, jak jakiś czas temu, to już chyba było ponad rok czasu temu, może więcej. Lembro-me que acho que há um ano atrás. Głosiliśmy Ewangelię niedaleko tutaj, obok przystanku tramwajowego, tam gdzie tramwaje zakręcają. Evangelizamos aqui bem próximo onde os elétricos giram para o término. Tam, gdzie zajezdnie tramwaje wyjeżdżają. Ali onde tem o lugar onde os elétricos terminam.
I podszedł jeden człowiek. I wejął uma pessoa. Czy to był dosyć potężny facet? Era potente homem. Ręce w kieszeniach. As mãos estavam nos bolsos. I patrzył z góry na to, co my robimy, wiecie, tak stanął. I olhou assim, como se fosse o nariz empenado para nós, para ver o que nós estávamos a fazer. Można powiedzieć, że wręcz z pogardą patrzył na nas. Podemos dizer que estava a ver para nós com desprezo. A my zaczęliśmy grać, zaczęliśmy głosić. E nós começamos a tocar, começamos a cantar, a pregar. I podszedłem do niego i także inne osoby podeszły, zaczęliśmy rozmawiać. I então eu fui para ele e também alguma pessoa mais foi para ele e estávamos a conversar. I on zaczął mówić takim głosem, a co wy to robicie? To złoty zegarek masz, co ty, kogo ty reprezentujesz? E ele começou a dizer, a perguntar, o que é que vocês estão a fazer aqui? Tens aqui um relógio de ouro, o que é que estás a fazer aqui? Ale my nie zwracaliśmy na to uwagi. Mas nós não prestamos atenção a isto. Tylko zaczęliśmy z nim rozmawiać, głosić mu Ewangelię. E começamos apenas a conversar com ele e a pregá-lo a palavra do Senhor. Nie pamiętam już dzisiaj, która to była osoba i co powiedziała. Não me lembro quem foi a pessoa e o que falou. Ale w pewnym momencie łzy się pokazały w oczach tego człowieka. Em certo momento começaram a cair as lágrimas naquele homem. I nagle po prostu odszedł, uciekł. I de repente foi-se embora. Czasami jest taka reakcja, jeśli Bóg działa po prostu, dotyka sumienia. Às vezes há esta reação quando Deus toca a nossa mente, sim, o nosso sentimento. Ja wierzę, że na tym polega współdziałanie z Duchem Świętym. I eu acredito que aí está esta relação com o Espírito Santo. I dzisiaj Bóg zaprasza te osoby, które się ochrzciły. E hoje Deus convida estas pessoas que foram batizadas do współdziałania z Bogiem. Para que possam relacionar-se com Deus. Czyńmy rzeczy razem. Vamos fazer coisas juntas. Bądź moim narzędziem, chcę Cię używać. Seja meu instrumento, quero usar-te. To również jest wezwanie dla nas, którzy się już ochrzciliśmy. Também um desafio para nós que já fomos batizados. Współdziałaj ze mną. Relaciona-te comigo. To jest fantastyczna rzecz, naprawdę, kiedy możemy razem z Bogiem współdziałać. Esta é uma coisa muito fantástica quando podemos nos relacionar com Deus. Ale tak jak czytamy, ona wynika z relacji. Mas também, como lemos, isso está relacionado, está ligado com a relação que temos com Deus. Ze znajomości głosu oblubieńca. Sabendo a voz do noivo. I kiedy on wzywa, pobiegnijmy. I quando ele chama, corremos. Jest naturalną rzeczą, że oblubienica idzie razem z nim. I isso é coisa natural que a noiva corre para o noivo. Ale przede wszystkim ta księga mówi też o wspólnym przebywaniu ze sobą. Mas também, especialmente, este livro de Cantares de Salomão fala sobre esta maneira de estarmos juntos sempre. Bóg deklaruje swoją obecność w twoim życiu. Deus declara a sua presença na sua vida. I tymi słowami chciałbym zakończyć. I com estas palavras queria terminar. Amen. Amém. Amém. Amém.